Opierając się na historii rodu Ślęcińskich, można by uwierzyć, że talent artystyczny jest przekazywany genetycznie. Malowniczą pasję tej rodziny zapoczątkował Aleksander, który poza oczywistym talentem malarskim grywał także na flecie węgierskim. Wiemy na pewno, że do kościoła świętej Teresy w Wilnie wykonał dzieło znajdujące się w górnej części ołtarza głównego. Poza sztuką sakralną, Aleksander był również portrecistą. Spośród trzech jego synów, to Wincenty Leopold odziedziczył talent malarski. Jego pierwszym nauczycielem był oczywiście ojciec, jednak studia w Petersburgu znacząco rozwinęły jego kunszt. Wincenty był zdolnym studentem, nieraz nagradzanym medalami. Józef Ignacy Kraszewski tak pisał o jego twórczości. Obrazki rodzajowe Ślęcińskiego, jego kartony kompozycji historycznych i portrety świadczą o talencie pełnym uczucia i prostoty i o wybornych studiach. Ślęciński nic nie robi bez natury, ale umie ją upoetyzować bez przesady i nadać jej wdzięk niewymuszony. Ostatnim artystą-malarzem w rodzie Ślęcińskich był Ludomir, syn Wincentego. Jego styl był wyjątkowy. Potwierdzeniem temu jest określenie Szkoła Ślęcińskiego, inaczej nazywana Szkołą Wileńską. Stanowiła ona odrębny kierunek w malarstwie polskim dwudziestolecia międzywojennego. Wraz z przyjacielem, architektą Stanisławem Buźnickim, malarz stworzył Wileńskie Towarzystwo Artystów Plastyków. Szkoła ta bez wątpienia była wtedy potrzebna. Dowodem temu jest fakt, że w ciągu 2 lat uczęszczało do niej paruset uczniów. Artysta miał córkę, Julitę Annę, która spełniła jego młodzieńcze marzenie o karierze muzycznej. Również przejawiała talent plastyczny, ale ujawniła go tylko jako osoba dorosła, kiedy z powodu choroby mało koncertowała. Przed śmiercią przekazała swoje prace i bogate archiwum rodzinne gminie Białystok. Teraz obrazy artystów możemy podziwiać w galerii imienia Ślęcińskich w Białymstoku albo obejrzeć pojedyncze dzieła w Muzeum Narodowym w Warszawie i Litewskim Muzeum Sztuki w Wilnie.